Cześć, witajcie we Flight Gear. W dzisiejszym odcinku będzie szybki update na temat narzędzia TerraMaster, bo właśnie dzisiaj pojawiła się po chyba 4 czy 5 latach nowsza wersja tego narzędzia. A TerraMaster służy ogólnie do tego, żeby zarządzać sobie naszą scenerią. Możemy sobie scenerię pobierać poprzez TerraMaster, aktualizować ją, jak i w ogóle zobaczyć, jakie kafle terenu mamy pobrane i co w ogóle na tych kaflach też jest dodatkowo pobrane, jak jakieś drzewa, czy drogi, czy budynki i tak dalej. Więc tutaj o samym narzędziu nie będę się zbytnio rozwodził, dlatego też, że już zrobiłem o tym odcinek i to już prawie 4 lata temu. Tak, to jest odcinek 9, wszystko o sceneriach, TerraSync, TerraMaster i Custom Scenery, więc ogólnie jak ktoś nie znał jeszcze tych narzędzi, między innymi TerraMaster, to odsyłam do tego odcinka. A dzisiaj skupmy się tylko na aktualizacji. Także jeśli z wiki przejdziemy sobie tutaj na website, tak, mamy stronę poświęconą TerraMaster. Tu jest jeszcze stara wersja, nie zostało to jeszcze zaktualizowane, tak? Stara wersja 2.0.3, o której już mówiłem te 4 lata temu. A my sobie przechodzimy w takim razie na GitHuba, bo tutaj pobierzemy nowszą wersję. Jak widzimy w lisach jest wersja 2.0.5. Przejdźmy tutaj sobie. Tutaj mamy, tak, to się pojawiło 4 godziny temu i tu mamy jakieś małe czyszczenie, ale zobaczmy sobie releases, bo główna zmiana miała miejsce tutaj w wersji 2.0.4, co się pojawiło 9 godzin temu, a ta starsza wersja 2.0.3 no, została wypuszczona w 2019. Tak więc jest spory odstęp czasu. Ale tak, zobaczmy, co się zmieniło. Tutaj mamy króciutki opis mówiący, co nowego weszło właśnie w 2.0.4. Tak, gdzie zaszła ta znacząca zmiana, że TerraMaster jest bardziej modułowy i łatwiejszy do zmiany, gdy jest aktualizacja w TerraSync. No tutaj bardziej chyba coś programistycznego, myślę. Bardziej tam jest lepiej kod poukładany. Oprócz tego wykonano pewne zadania konserwacyjne, takie jak naprawienie testów, aktualizowanie zależności i usuwanie niepotrzebnych plików. No to też wygląda jakieś działania pod maską. I coś, co chyba nas bardziej interesuje, to teraz działa poprawnie ze wszystkimi typami scenerii OpenStreetMap to City. Tak, OpenStreetMap to City, czyli narzędzie, które powoduje, że na scenerie są dodatkowo umieszczane na przykład budynki, które są rzeczywistymi budynkami pobieranymi z open source'owej mapy właśnie OSM. Więc no, po prostu usprawniono TerraMaster w ten sposób. Więc pobierzmy sobie najnowszą wersję 2.0.5. Tutaj mamy pliczek YAR do pobrania. Jest to aplikacja napisana w Javie. No i pliczek mi się pobrał. No i tutaj mam mój pliczek pobrany. Mam też starszą wersję, ale odpalamy sobie tą nowszą. 0.5. No tu mnie wita pop-up, że jest dostępna nowa wersja 2.0.5. No chociaż ja tą wersję już mam, więc nie wiem, po co mi ten pop-up teraz, no ale dobra. No i tak, tak się prezentuje. Dużych zmian nie ma, chociaż widzę, że zmieniło się też GUI na bardziej dostosowane pod system. Wcześniej wyglądało to bardziej na właśnie aplikacje Java, teraz te GUI jest bardziej dostosowane pod Windowsa 11. Tak samo pod Linuxem zauważyłem na przykład, że jest włączony tryb, jest wspierany tryb ciemny, więc no, jest to usprawnienie pod kątem GUI. No i tak, przede wszystkim wchodzimy sobie w ustawienia, tak? W settings, tym bardziej jeżeli używacie tego po raz pierwszy, bo tutaj trzeba podać ścieżkę do scenerii, którą chcecie sobie zarządzać. No ja w tej chwili mam wybraną moją ścieżkę TerraSync, czyli tam, gdzie Flight Gear domyślnie zrzuca pobieraną scenerię. Ja tą ścieżkę sobie zmieniłem, zrzuciłem to sobie na dysk D, ale domyślnie ta ścieżka to jest w waszym katalogu domowym, gdzie jest katalog Flight Gear i tam jest katalog TerraSync. No i idąc dalej mamy wersję scenerii. Ta opcja była wcześniej dostępna, z tym, że mogliśmy wybrać albo OpenStreetMap to City, albo scenerię świata 2.0. A w tej chwili, jak widzę, można wybrać te dwie scenerie naraz. Tak, te dwie wersje naraz. Więc wybierzmy sobie dwie wersje naraz. I doszły nowe checkboxy do synchronizacji. Tak, możemy dodatkowo włączyć synchronizację modeli, lotnisk, jakichś detali, szczegółów i drzew. Także takie tutaj rzeczy nam doszły. No i to w sumie tyle z nowości. Dajmy OK. No i tak, tutaj co też widzę podstawową różnicę, to taką, że stara wersja TerraMaster te wszystkie kafle pokazywała mi na zielono, co oznaczało, że wszystko już było zsynchronizowane.
A teraz się okazuje, że to jest nieprawda, tak? Bo nowsza wersja niemalże każdy kafel mi pokazuje na żółto, co oznacza, że czegoś brakuje. Z tego, co zauważyłem, to przede wszystkim to, są to przeważnie drzewa. Tak jak tu najedziemy sobie na jakiś kafelek, na przykład ten, no to widzimy tutaj w tooltipie tak współrzędne tego kafelka i dalej mamy plusiki mówiące nam, co jest dodatkowo jeszcze pobrane, tak? Czyli jest teren, są obiekty, są budynki, są pylony i są drogi. No i pobierzmy sobie na przykład te trzy kafle, dajmy teraz synchronizuj. Tu widzimy, że się pobiera i zobaczmy, co nam dojdzie. To w sumie ten środkowy kafelek. Tak, pobrało się i widzimy, że nam doszło detale i drzewa nam doszły. Tak, na końcu mamy detale i drzewa. Tak samo tutaj są też detale i drzewa. No mamy podsumowanie z pobierania. 404 błędy 0. Pobrano może dwie paczki jakieś. I mamy tak rozmiary. No wszystko poszło z tego serwera, jak widzę. Tak? W każdym razie podsumowanie nam mówi, że jest OK. I teraz dopiero mam te kafle na zielono. Więc w ten sposób możemy sobie tutaj zarządzać scenerią i pobrać dodatkowo tak brakujące rzeczy. Tak więc to tyle w tym odcinku i na tą aktualizację. Także do następnego razu. Cześć Wam!